Kochani, dzisiejsze słowo ma troszkę związek z tym tematem. Troszeczkę ma związek z tym, o czym mówimy, czyli o naszym wyjściu na rynek do Brennej. To nasze to słowo, którego dziś chcę głosić, ono jakby narodziło się w związku z tym moim rozmyślaniem o tym. Oczywiście ono jest dużo, dużo, dużo szersze i mówi po prostu o życiu. Mówi ponadczasowo do nas i sami zobaczycie, że nie jest ukierunkowane tylko w ten jeden punkt. Ale jak mówię, ono zrodziło się na bazie rozmyślania o tym. Otwórzmy na początek piątą księgę Mojżeszową. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy, werset 21. Oto Pan, Twój Bóg, dał Ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie. Jak Ci powiedział Pan Bóg Twoich ojców, nie bój się i nie lękaj się. Jakież krótkie zdanie, a ileż w tym treści. Pan Bóg przez wiele, wiele, wiele czasu wcześniej zapowiadał, dawał obietnicę, że da im ziemię obiecaną. I teraz nadchodzi ten moment, kiedy to ma być realizowane. I Pan Bóg mówi do swojego ludu, oto teraz daję Ci tą ziemię. Czyż to nie jest piękne? Czyż to nie jest wspaniałe, że to, na co oni czekali, to jest cel ich życia, cel ich marzeń. Teraz Pan Bóg mówi, nadszedł ten czas, macie, daję Wam. Tyle, że następne zdanie po kropce brzmi, wejdź do niej i wejdź ją w posiadanie. No ale jak? Przecież tam są warownie, przecież tam są twierdze. Panie, Ty nic jeszcze tam nie uprzątnąłeś dla nas. Tam nie ma przestrzeni dla nas. Tam jest wojsko, tam są olbrzymi. No jak mamy wejść? Moi drodzy, mniej więcej na tej zasadzie Pan Bóg buduje współpracę z nami. Pan Bóg działa nie sam, ani my sami. Ale to ma być współdziałanie. Pan Bóg mówi, daję Ci, ale Ty weź, ale Ty ją zdobądź. Wiecie, i tak mogę powiedzieć, gdybyśmy ułożyli pewien schemat praktycznie chyba każdej Bożej obietnicy, to brzmiałby on mniej więcej tak, ja Ci daję, ale Ty, i tu jest nasze pole do działania. Jest prawie każda obietnica Boża jest uwarunkowana, jest uzależniona od naszego współdziałania. I te obietnice, które czytamy w Biblii, a również i te obietnice, czy te słowa prorocze, które być może ktoś mówił do nas. Jestem przekonany i wiem o tym, że do wielu z nas gdzieś dotarło jakieś słowo prorocze, ktoś przekazał. O tym, jak Bóg Cię będzie używał. Słowo prorocze o tym, kim będziesz dla Niego. A jak teraz myślisz o tym, nie bardzo to widzisz. Powiem tak, to słowo prorocze nie musiało być pomyłką, choć pewnie mogło, bo proroctwa mamy zawsze rozważać, ale nie musiało być. Tylko gdzie jest nasze współdziałanie w tym? Moi drodzy, również jako zbór, ileż to razy ktoś z tego miejsca przypominał nam, jako zborowi, słowo z Ageusza, że chwała tego domu będzie większa niż dawna. Ale samo się nie stanie. Ale samo to nie przyjdzie. Jest potrzebne nasze współdziałanie. Dziesiątki miejsc w Biblii mówią o tym, że ja wam dam, że pozwolę się wam znaleźć, że objawię się wam, ale z reguły zawsze tam jest bardziej wyraźnie lub mniej powiedziane jeśli będziecie mnie szukać z całego serca, jeśli będziecie mnie szukać szczerze, jeśli gorliwie będziecie mnie szukać. Współdziałanie. Bóg mówi o to, daję ci tą ziemię. Oto daję Ci tą ziemię, ale Ty idź i ją zdobądź. A to się wiąże z wysiłkiem, z walką, krwią, potem. Ale Bóg mówi, ja daję Ci ziemię obiecaną. Moi drodzy, zobaczmy na to współdziałanie. Kiedy lud izraelski wchodził do ziemi obiecanej, czyją mocą została utorowana droga przez Jordan? Jordan się roztąpił. Czyja to była moc? No chyba oczywiste, że ani jednego promila do tego nie dołożył się nikt z ludzi. To była Boża moc, że rozstąpił się Jordan. Ale gdyby oni stali w miejscu i nie ruszyli się,
Gdyby oni nie szli w kierunku Jordanu jeszcze płynącego, gdyby stopy kapłanów nie dotkły wody, to Jordan by sobie dalej płynął. To współdziałanie. A czyją mocą zostały zburzone mury Jerycha? Mocą Bożą. Tam nikt nie dotknął tych murów. Żaden wystrzał z żadnej armaty czy taranu nie nastąpił. To była Boża moc. Ale gdyby oni czekali na to gdzieś tam w obozie, a nie byli Bogu posłuszni i nie szli, tak jak Bóg czekał, te mury by sobie stały. I nic by się nie wydarzyło. Oto daję ci tą ziemię obiecaną. Kochani, co jest dla nas, dla mnie, dla ciebie ziemią obiecaną? Pewnie myślimy od razu, że niebo. Tak, oczywiście, że tak. Bez wątpienia. To jest generalnie nasz cel. Nasz najwyższy cel, abyśmy mogli zwycięsko do niego dojść. Ale ja myślę, że tutaj na ziemi mamy również wiele celów, wiele marzeń, wiele planów, wiele dążności, które chcemy osiągnąć. I ja mówię tutaj tylko w tym momencie o tych duchowych. Wiecie, z naszą ziemię obiecaną na naszym życiu możemy zdefiniować jako coś absolutnie najważniejszego, coś priorytetowego, coś bez czego w zasadzie nie miałoby sensu tutaj żyć. To jest nasza ziemia obiecana. Wiecie, i pewnie w szczegółach moglibyśmy się różnić, co kto ma dla siebie, ale myślę, że te generalne, najważniejsze punkty będą nam bliskie i zbieżne. Wiecie, ja bym sobie to zdefiniował jako to codzienne rozkoszowanie się Panem, jako codzienne słyszenie Jego głosu. Wiecie, bez tego życie ma kiepski sens. To jest nasze dziedzictwo. To jest nasza ziemia obiecana. Życie w Jego mocy i namaszczeniu. Zwycięskie życie w Chrystusie. Poszerzanie również naszych granic. Zdobywanie dusz dla Chrystusa. To powinno być naszą ziemię obiecaną. Naszym celem. Gdzie przypomina mi się, jak Jezus rozmawiał z Samarytanką. Później będę do tego jeszcze wracał. I mówi tam o żniwie. O, może otwórzmy sobie to miejsce. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Jezus mówi to tutaj absolutnie w kontekście służby, w kontekście swojej rozmowy z Samarytanką, w kontekście tego, że ona, a później pół miasta zostało zdobyte dla Bożego Królestwa. I mówi do uczni w wierszu 35, 4 rozdziału tak. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Przypuszczam, że patrząc okiem rolnika, pewnie były 4 miesiące do żniwa. Ale Jezus mówił to o czymś innym. Gdzie Jezus mówił, już jest żniwo. I tak sobie pomyślałem, iluż to chrześcijan, Bożych dzieci, mówi, będzie żniwo. Kiedyś będzie. Kiedyś będzie przebudzenie. Kiedyś będzie wielkie żniwo. W cudzysłowie za 4 miesiące. Ale Jezus mówi, dzisiaj jest. Teraz jest żniwo. Podnieście swoje oczy. I zobaczcie, ile jest żniwa do zrobienia. Oto daję ci tą ziemię, ale ją weź. Ale Panie, no jak? Przecież, jak wspomniałem, tam są potomkowie Anaka, tam są olbrzymi, tam jest Jerycho. Mówiąc bardziej współcześnie, Panie, no jak to wszystko mam ogarnąć i wziąć? Przecież jestem tak zajęty, przecież tyle mam pracy, tak mało mam czasu. Albo ktoś inny powie, ja? Kimże ja jestem? Ja taki nic nieznaczący. Może niech inni to robią. I moi drodzy, żniwo czeka, a my jesteśmy powstrzymani. Jesteśmy powstrzymani przez różne sprawy. Kochani, apostoł Paweł w 2 do Koryntian 4,7 mówi coś takiego. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Skarb w naczyniach glinianych. Mam wrażenie, że my często skupiamy się na tych naczyniach glinianych. I słusznie, bo apostoł Paweł również na nich się w pewien sposób koncentruje. W innym miejscu mówi o tych naczyniach, jakie są. Czyli mało jest z was wysokiego rodu, mało jest mądrych, mało jest wykształconych, wzgardzonych u świata i tak dalej. Te słabe naczynia, które wydaje się niewiele mogą.
Ale moi drodzy, zapominamy o tym, że tam jest skarb. Że tam Bóg włożył skarb. Że w moim i w twoim naczyniu jest skarb. Czyli jest potencjał, Boży potencjał do tego, aby go wykorzystać. Nie po to on tam jest jako depozyt i tylko, żeby sobie tam leżał zamknięty, ale jako możliwości, ale jako potencjał do wykorzystania. Właśnie do tego współdziałania. Bo Bóg właśnie przez to jest uwielbiony. Kiedy przez te gliniane naczynia, te słabe, te może schorowane, te nic nieznaczące, może objawiać swoją moc. Ale tak jak powiedziałem, często jesteśmy powstrzymywani. Ja wymienię tylko trzy rzeczy, które nas najczęściej powstrzymują, a skoncentruję się później na jednej z nich. Myślę, że jedna z rzeczy to jest nasza, powiem, letność. Nasza apatia, nasze lenistwo. Po drugie, to może być dla kogoś niskie poczucie wartości, jak już wcześniej wspomniałem. A trzecia rzecz, na której chciałbym się dzisiaj skupić, to jest strach. To jest obawa. To jest lęk. Gdzie niedawno natrafiłem na pewną sentencję Marka Twaina. Ja lubię, jak gdzieś natrafię na jakąś taką zwięzłą, krótką sentencję, która oddaje treść, zapisać coś sobie, bo ona czasem fajnie przemawia. Do mnie przemówiła. Brzmi ona tak. Mark Twain powiedział tak. Po latach bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Wiecie, pomyślałem tak, faktycznie. Po latach być może będziemy bardziej nie żałować tego, że żeśmy gdzieś poszli i popełnili jakiś błąd, ale raczej tego, żeśmy się na to nie odważyli. Że nas nie było stać na to, aby iść i ewentualnie popełnić błąd. Kochani, Bóg doskonale nas zna. Bóg doskonale zna naszą słabość. Wie, jakim tworem jesteśmy. I wie, że strach w naszym życiu może być ogromną siłą. Dlatego wie, wiedząc, że możemy być nim zablokowani. Co mówi? Nie bój się. Nie bój się. I to słowo jakże często jest w Biblii podkreślane. Ktoś kiedyś podobno policzył, że jest ich 365, czyli raz na dzień. Nie bój się. Otwórzmy miejsce, gdzie chyba to jest najbardziej i najczęściej używane. Kto troszkę zna Biblię, ten już otwiera księgę Jozłego, pierwszy rozdział. Bo do niego to przesłanie, nie bój się, jakże mocno jest skierowane. Księga Jozłego, pierwszy rozdział. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. To jest słowo, które oczywiście jest umiejscowione w odpowiednim kontekście, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej historii biblijnej, czyli do Jozłego, ale ono jest ponadczasowe. Taka jest Biblia, że to słowo jest dzisiaj dla mnie i dla ciebie. Choć ono było dla Jozłego, ale ono jest dzisiaj dla każdego z nas. A więc przeczytajmy to jeszcze raz, ale wstawmy tutaj swoje imię. I powiedzmy w ten sposób, czy nie przykazałem ci Bogusławie, Marto, Januszu, Estero i tak dalej, i tak dalej. Dobrze? Półgłosem mówcie razem ze mną i wstawiajcie tam swoje imię. Czy nie przykazałem ci Bogusławie, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Kochani, w tak krótkim wersecie 4 razy Pan Bóg mówi nie bój się. W odpowiednich formach gramatycznych. Pan Bóg mówi do niego w jednym wersecie. Mówi bądź mocny, bądź mężny, nie bój się, nie lękaj się, bo będę z tobą wszędzie, gdziekolwiek będziesz siedział i czekał. A samo się stanie. Czy tak? Widzicie tutaj ten ruch? Będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Mówiąc inaczej, dokądkolwiek ja cię poślę. Bo to jest ta myśl. Pan Bóg nie będzie z nami, jak sobie będziemy frywolnie gdzieś chodzić na manowce.
Ale to jest ta myśl, pójdę z Tobą wszędzie, dokądkolwiek Cię poślę. Dokądkolwiek pójdziesz, aby wykonywać moje dzieło. Kochani, to jest niesamowita obietnica. Pan Bóg będzie z Tobą i ze mną, dokądkolwiek pójdziemy, cokolwiek będziemy w Jego imieniu wykonywać. I Biblia mówi raz po raz, nie bój się. Skoro to jest tak ogromnie podkreślane, to słowo nie bój się, to znaczy, że strach musi być naszym ogromnym problemem. Więc pozwólcie, że przez chwilkę popatrzymy na to, czym jest strach. I wybaczcie mi na 2 minutki, może nawet mniej, troszkę teorii takiej naukowej. Co mówi na ten temat psychologia? Czym jest strach? Zacytuję. Strach to obecnie najbardziej hamująca siła, jaką zna człowiek. Siła, która nas ogranicza, krępuje, wręcz paraliżuje, zmuszając do porzucenia marzeń i pragnień, nie pozwalająca rozwinąć potencjału, który w każdym z nas drzemie. Wiecie, aż dziwne, że ludzie bez Boga takie rzeczy napisali. Definicja. Definicja brzmi tak. Strach to irracjonalna, niemierzalna duchowa siła. Stan umysłu, która w specyficznych okolicznościach przejmuje kontrolę nad naszym umysłem, paraliżuje nas i powstrzymuje. A co mówi Biblia? Biblia mówi, że strach to jest potężna broń w ręku diabła. I zawsze, kiedy się boimy, to wiedzcie, że to nie jest od Boga. Strach jest bronią w ręku diabła, którą on perfidnie i często wykorzystuje. Bo właśnie on chce mieć kontrolę nad naszym umysłem. Tak jak w tej świeckiej definicji było. On chce przejąć kontrolę nad naszym umysłem. I jeszcze jedna, już ostatnia definicja według słownika PWN. Strach to niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo lub przez rzecz nieznaną, która, uwaga, która wydaje się groźna. Która wydaje się groźna. Bo często w ogóle jej nie ma. Strach jest często zupełnie irracjonalny. Wiecie, nawet naukowe statystyki dowodzą tego, że większa część, więcej niż połowa rzeczy, o których my się boimy, nigdy w ogóle nie następuje. I szatan bardzo często używa strachu jako oszustwo, jako zwiedzenie, jako coś, co w ogóle nigdy nie ma i nie będzie miało miejsca. Potwierdzają to także i historie biblijne, ale myślę, że i nasze życie. Gdybyś tak przez chwilkę pomyślał, czego się bałeś, nie wiem, rok temu? Tak uczciwie. I pomyśl, co z tych rzeczy, o których się bałeś, się spełniło, a co nie. Co przyszło, a co nie. Myślę, że wiele z nich się w ogóle nie pojawiło. A ile żeśmy strachu przeżyli i stresu, który nas niszczył, który nas blokował, który niszczył również nawet fizycznie nasz organizm. Ale chciałbym pokazać to na podstawie 2 króciutkich historii biblijnych. Kiedy zwiadowcy zostali wysłani, żeby przebadać, przeszpiegować ziemię obiecaną, to było tym razem, kiedy jeszcze pod wodzą Mojżesza podeszli już pod granicę Kanaanu. Zostali wysłanych 12 wywiadowców, aby przebadali tą ziemię. I wiecie, kiedy wrócili, składali relacje. I mówili o tym, jaka ta ziemia jest naprawdę piękna, jaka jest niesamowita. Ale. Właśnie to paskudne ale. Otworzymy 4 Mojżeszową, 13 rozdział. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Widzieliśmy, to jest werset 33. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Zwróćmy uwagę na ich relacje oczami strachu. Relację podyktowaną czy przesiąkniętą strachem. Mówią, nie mamy szans. Oni są tak potężni, oni są tak mocni, o nich jest tak wiele, nie mamy szans. Zobaczcie, oni mówią, że oni czuli się sami jak szarańcza w stosunku do nich. Oni tak się czuli. Czyli jak jakiś robaczek, którego można zgnieść. Zupełnie bezsilni, bez znaczenia. I to była jedna perspektywa. Oni się tak czuli.
bezsilni. Ale zobaczcie, co oni mówią w tym 33. Mówią, i takimi też byliśmy w ich oczach. Czyli twierdzą, że Kananejczycy, patrząc na zbliżającego się Izraela, widzą ich jak szarańcze. I to nie chodzi o ilość, ale chodzi o ich słabość. Cóż oni mogą nam zrobić? A to absolutnie nie była prawda. To było coś, co wszczepił ich umysły diabeł. To było coś, co było podyktowane strachem. A jaka była prawda? Księga Jozuego, 2 rozdział. Tam jest sytuacja, kiedy ponownie są wysłani zwiadowcy, ale już przez Jozuego, 2 osoby, do Jerycha. I tam ci dwaj zwiadowcy, jak rozmawiają z tą kobietą w Jerychu, ona mówi im tak: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed wami i wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed wami. Widzicie, jaka jest prawda? Zupełnie odwrotna, niż oni poprzez strach i panikę mogli odczytać. I wcale to nie chodzi o to, że 40 lat temu było inaczej. Dlatego, że kolejny werset mówi: słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed wami wodę Morza Czerwonego. To jest wydarzenie sprzed 40 lat. Oni już wtedy drżeli. I co potrafi zrobić diabeł poprzez strach w naszym sercu? Zupełnie nam zmienia perspektywę. A efekty jakie były? Jak straszną ponieśli za to straszne konsekwencje? Przez 40 lat tułali się po pustyni. Całe pokolenie musiało wymrzeć. Drugi przykład, podobny. Sytuacja z czasów Gedeona. To 7 rozdział Sędziów opisuje. Sytuacja, kiedy po raz któryś tam Midianczycy i Amalekici wtargnęli do jakże wtedy bardzo słabego, osłabionego Izraela. I Biblia mówi, że przyszli tam w liczbie w zasadzie niemierzalnej. To było nie do opisania, ile jest wrogo. Dlatego, że było powiedziane, że ich wielbłądów było jak piasku na brzegu morza. Wielbłądów. Więc nawet ich wielbłądy, czyli zwierzęta juczne, zwierzęta, które tylko bagaże nosiły, nawet oni byli niepoliczalni, co dopiero żołnierze, co dopiero wojsko. A Gedeon, na Boży rozkaz, jemu udało się zgromadzić wokół siebie tylko 32 tysiące. Cóż to jest? Ale potem Bóg zarządził weryfikację. Mówi: za dużo was. Kto się boi do domu? Myślę, ja sobie nie umiem wyobrazić, co przywódca mógł czuć. On już drżał ze strachu, mając 32 tysiące. Ale kiedy widział, jak 2/3 zawracają do domu, odeszło 22 tysiące, zostało mu tylko 10. I nie wyobrażam sobie, co on czuł. Mówi: no Boże, no aleś mnie zrobił. Co ja mam z tą garstką ludzi zrobić? A Pan Bóg mówi: dalej jest za dużo. Teraz ja przeprowadzę weryfikację. I na zasadzie tej weryfikacji, którą Bóg przeprowadził, przez to, w jaki sposób pili wodę, zostało przy nim tylko 300 osób. Ja myślę, że Gedeon po prostu drżał ze strachu. Dlatego, że Bóg mówi do niego: jeśli się boisz, to idź pod obóz i posłuchaj. Musiał się bardzo bać. Bóg mu powiedział: idź pod obóz i posłuchaj, co oni mówią. Kiedy poszedł pod ten obóz i posłuchał, co mówią, oj, otucha w serce jego wstąpiła. On usłyszał, jak żołnierze między sobą rozmawiali, ktoś tam opowiadał sen i widział, jak wszyscy, cały obóz drży przed Gedeonem. Jak cały obóz jest w panice, bo bali się Boga i mógł odnieść wspaniałe zwycięstwo. Moi drodzy, i tak to jest w obu tych przypadkach. I tam ze zwiadowcami w Jerychu, i tutaj sytuacja była zupełnie inna, niż można sobie było wyobrazić, niż ludzkie oczy nam to dyktowały. I tak to jest, że wielokrotnie boimy się czegoś, czego nie powinniśmy się bać, bo nie jest to prawda. Ale są sytuacje takie, że coś rzeczywiście się dzieje, że naprawdę przychodzi problem. I to również opisuje prorok Jeremiasz w 17 rozdziale. Otwórzmy to miejsce, 17 rozdział Jeremiasza, werset 7 i 8.
Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony. I w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Jest to tekst, który dużo, dużo więcej niesie sobą niż tylko to, z czego, co ja chcę wyjąć stąd. Chociaż zaznaczę, że jest tu ogromna prawda. Ogromna prawda człowieka, który potrafi żyć bez strachu. Który potrafi żyć w ciągłym obfitowaniu. Wiecie, teraz to nawet widać, jadąc po polach, jadąc po drogach. Drzewa zielone i drzewa żółte. I nie trzeba być ogrodnikiem wielkim, czy znać się na tym. Można wiedzieć, które drzewo ma korzeń głęboki, a który powierzchniowy. To widać, że te zielone musiały mieć głębokie korzenie, gdzie potrafią jeszcze czerpać tą wilgoć. I taka myśl tu również jest. Bóg mówi, kto zapuszcza korzenie we mnie poprzez relacje, poprzez czas modlitwy, kto jest głęboko ze mną złączony, ten jest przy źródle. Będzie zawsze zielony i nie będzie się bał. Ale ja chcę podkreślić w tym kontekście, co wcześniej powiedziałem, takie dwie myśli. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Zobaczcie, upał nadchodzi, jeszcze go nie ma. To jest coś, co się potencjalnie zbliża. Nie wiadomo, czy dojdzie. W jednym z psalmów psalmista mówi, serce jego jest mocne, ufa Tobie, nie boi się złej wieści. Kochani, jakże często my boimy się złych wieści, które mogą się potwierdzić, a nie muszą. A ileż nas już to kosztuje strachu. Nie boi się, gdy upał nadchodzi. Ale w dalszym wersecie, w dalszym słowach pisze i w roku posuchy się nie frasuje. O, tu jest już coś innego. Rok posuchy. Upał naprawdę nadszedł. I trwa już jakiś czas. Doświadczenie przyszło. Choroba przyszła. Problem przyszedł. Czy to rodzinny, czy jakikolwiek inny. Coś się wydarzyło. I trwasz w problemie. Czasem bardzo poważnym. Ale i w jednym, i w drugim przypadku Bóg mówi, nie bój się. Bóg mówi, zaufaj mi. Bóg mówi, błogosławiony mąż, który w tejże sytuacji, troszkę parafrazuję, który w tej sytuacji polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Powiem tak, jeśli masz sytuację, że się boisz, nie wiem, czy cię to pocieszy, czy nie, ale nie jesteś sam. To dotyka wielu. A ja myślę, że gdybyśmy byli szczerzy, to byśmy powiedzieli, że nikt z nas nie jest wolny od tego. Wiecie, kiedy patrzę na Biblię, mnóstwo mężów bożych, nie mamy czasu tego analizować, przeżywało lęki i strach. Wspomnę chociaż tak w telegraficznym skrócie kilku z nich. Już nawet Abraham, ojciec wiary. Do niego Bóg kilkakrotnie powiedział, nie bój się. On bał się tego, że zostanie sam, bez potomstwa. Pierwszy Mojżeszowej 15:1 Bóg do niego mówi, nie bój się, zabezpieczę cię, dam ci. Później jak szedł do Egiptu, bał się. Kochani, również Bóg mówi do patriarchy Jakuba, nie bój się. Później do Mojżesza, Salomona, Dawida. Kiedy myślę o Dawidzie, on jest taki szczery. On tak mówi w psalmach o tym, ile razy go ogarnia strach. Ile razy przeżywa te lęki. Ale widzimy to również, że nawet i w Nowym Testamencie, przecież nawet i Jezus ogrójcu przeżywał trudny czas. Apostoł Paweł również mówi, że boi się, że ogarnia go lęk, jeśli chodzi o zbory, czy przetrwają. I w końcu wracam znowu do Jozłego, bo jest to taka szczególna postać na dzisiaj. Wiecie, Pan Bóg mówi mu, nie bój się. Dlaczego? Zobaczcie, jakiej sytuacji znalazł się ten człowiek i cały naród. Oni do tej pory szli, że tak powiem, w cieniu czy pod skrzydłami Mojżesza. Jasne, że prowadził ich Bóg, obłok i tak dalej. Ale człowiek też jest ważny. I oni mieli mimo wszystko zaufanie do Mojżesza. Bezpiecznie się czuli w jego obecności. Wiedzieli, że Bóg jest z nim. Pewno, że różnie to wyglądało. Buntowali się, nawet kamienować chcieli. Różnie to było. Ale mimo wszystko czuli się bezpiecznie w jego obecności. I wiedzieli, że póki on jest, to dojdą jakoś do tej ziemi obiecanej.
i Mojżesz umiera. Ta księga Jozuego rozpoczyna się w tak mało optymistyczny sposób. Mojżesz umarł. I lud był zaniepokojony. Lud był zatrwożony. Co teraz? Jak my dojdziemy? Jakiś nowy człowiek, Jozue. Pewnie, że on nie był zupełnie nowy. Ale jak on sobie da rady? I on bał się. On wiedział, jak lud postępował w stosunku do Mojżesza. Ogromnego autorytetu. A co dopiero do niego, jako do nowego. Wiedział, że jeżeli będzie jakieś potknięcie, to może być bardzo źle. I Pan Bóg mówi mu kilkakrotnie, nie bój się. Ja sobie policzyłem, jak powiedziałem, w różnych formach gramatycznych, w pierwszym rozdziale 10 razy Bóg mówi do Jozłego, nie bój się. Ale co jest zastanawiające, kiedy patrzyłem i na Jozłego, i na innych mężów Bożych, których wymieniłem i nie wymieniłem, wiecie, chociaż się bali, to szli do przodu i wykonywali pracę. I kiedy tak starałem się analizować ich służbę, to widziałem, im dalej szli, tym byli mocniejsi. Tym byli bardziej odważni. I tym służba ich się rozszerzała. I tak zastanawiałem się, jak to jest, dlaczego. I wiecie, znalazłem, myślę, przepiękną odpowiedź. Też czwarta księga Mojżeszowa. To znowu będą słowa Jozłego. Czwarta księga Mojżeszowa, rozdział 14. I Jozłe mówi w ten sposób. Mówi tutaj, uspokajając lud, zachęcając ich do tego, żeby jednak się nie poddawali, tylko szli. Mówi tak. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Chcę zwrócić uwagę na to dziwne słowo. Będą naszym pokarmem. Cóż to ma być? Ten lud tej ziemi, ci przeciwnicy, ta opozycja, ci wrogowie będą naszym pokarmem. Przecież nie chodzi o to, że ich chcieli zjeść. Nie chodzi o kanibalizm. To o co w tym chodzi? Jak to jest? Będą pokarmem. Wiecie, czym jest pokarm? Pokarm jest czymś, co nas wzmacnia. Jeżeli go jemy, to nas wzmacnia. Pokarm jest czymś, co dodaje nam energii, co pozwala nam żyć. Pokarm jest czymś, co nam dodaje sił. A więc w jaki sposób oni mają im dodać sił? Ta opozycja, ci wrogowie mają sprawić, że oni będą mocniejsi. Przecież to wygląda troszkę bez sensu. Ale nie jest to bez sensu. Wiecie, kiedy Jezus, wracam do rozmowy z Samarytanką, kiedy Jezus rozmawiał z Samarytanką, uczniowie poszli kupić coś do jedzenia. Pamiętacie, jak wrócili z chlebem, przyszli i mówią mu, mistrzu, jedz. A Jezus mówi im, a ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Czyli inaczej, ja mam źródło siły, które mnie wzmacnia, o którym wy jeszcze nie wiecie, którego jeszcze nie jesteście świadomi. Mam źródło siły, które dodaje mi sił, które mnie wzmacnia. Wy jeszcze tego nie spróbowaliście. Uczniowie może się rozglądają, no co jest? Ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? A Jezus wyjaśnia. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonywać Jego dzieła. Moim pokarmem, czyli tym, co mnie wzmacnia, tym, co mnie ugruntowuje, tym, co mi dodaje energii, jest wykonywać dzieła Boże. To jest dokonywać dzieła Ojca. To jest stawiać czoła wszystkiemu, co sprzeciwia się Bożej woli. To jest iść do przodu w Bożej mocy. Być może nawet się troszkę bojąc. Być może gdzieś tam strach się tli. Ale w Bożej mocy możemy iść do przodu. I to nas wzmacnia, jeśli wykonujemy Boże dzieła. I tak też było. Jozue miał rację. Powiedział, oni będą naszym pokarmem. Czyli będą wzmocnieni. I tak faktycznie się stało. Tyle, że dopiero po 40 latach. Jozue, do Jozłego było powiedziane, nie bój się, nie lękaj się, tylko bądź mocny i bardzo mężny. I wiecie, to jest odpowiedź dla każdego z nas, kto się boi. Jeśli się boisz, jeśli przeżywasz strach, Boża odpowiedź jest właśnie taka. Nie bój się, nie lękaj się, tylko bądź mocny i bardzo mężny. Moi drodzy, świetnie brzmi. Tylko jak to zrobić?
Tylko jak to zrobić? To wydaje się takie proste, tylko w praktyce jak to zrobić? Kiedy drżą nogi, kiedy naprawdę ogarnia strach, to co mi pomoże, że ktoś mi powie nie bój się? Wiecie, niedawno mieliśmy taki problem, czyli inwazję szerszeni. Gdzieś tam na elewacji budynku sąsiedniego zrobiły sobie gniazdo. I mieliśmy problem, bo ciągle nam do mieszkania wpadały. Co, żeśmy zapalili światło wewnątrz, zapomnieli zamknąć okno, a przecież ciepło. Tośmy mieli nieproszonych gości i to najczęściej nie jednego, tylko tam kilka. I wiecie, moja żona nie lubi ich. Bardzo. Do tego stopnia ich nie lubi, że jeżeli szerszeń jest w pomieszczeniu jednym, to on jest w drugim. Wiecie, i powiedzcie mi, co by miało za sens wtedy moją żonę zatrzymać i tłuc jej nie bój się go. Co by miało za sens mówić jej nie bój się, kiedy to jest mocniejsze. Kiedy naprawdę, wiecie, kto miał szerszenia w domu, to rozumie. Tak, Messerschmitt lata, to naprawdę budzi respekt. Więc zmierzam do tego, co by to pomogło, gdybym jej chciał przemówić, no nie bój się go. No jak? To jest niemożliwe. Ale moi kochani, Bóg idzie dalej. Bóg nie kończy zdania nie bój się i radź sobie sam. Bóg mówi nie bój się, bo będę z tobą. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I to jest gwarancja. I to jest gwarancja, której możemy się uchwycić. Kochani, takich miejsc jest całe multum w Biblii. Naprawdę szkoda szukać, znacie Biblię. Gdziekolwiek nie spojrzysz, Bóg mówi, ja jestem z tobą. Choćby Izajasza 43 rozdział. Pan Bóg mówi, nie bój się, bo ja z tobą. I dalej mówi, będę z tobą, kiedy będziesz przez ogień przechodził, przez wodę. Cały Psalm 91 mówi o takiej permanentnej Bożej ochronie. I pełno różnych innych miejsc. Kwestia jest, kochani, tylko naszej wiary, o której było dziś na wstępie powiedziane. Wiecie, wracając do tego szerszenia, czy do tych szerszeni, gdybym miał taką sprawczą moc, gdybym potrafił żonie zagwarantować, że żaden z szerszeni jej nie tknie, gdybym, oczywiście nie mogę, ale gdybym miał taką moc i gdyby to było stuprocentowe, że w mojej obecności żaden szerszeń ją nie tknie, to teraz już cała odpowiedzialność jest po jej stronie. Czy ona w to uwierzy, czy nie? Czy nadal się będzie bać? Czy mi w to uwierzy? Jeśli by uwierzyła, to niech sobie tam latają. Muchy też latają i to nie problem. I właśnie, cała odpowiedzialność jest po naszej stronie. Jak my do tego podejdziemy? Czy to, że Bóg nas zapewnia, jestem z tobą, czy my w to wierzymy? Czy my to rozumiemy? Czy my tym żyjemy? Czy tylko gdzieś tam o tym wiemy? Ogromna różnica. Otwórzmy jeszcze takie wspaniałe miejsce. Izajasza 51 rozdział. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że boisz się człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa, a zapomniałeś Pana swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Kim jesteś ty? Bóg mówi. Ja bym to troszeczkę spróbował powiedzieć po naszemu. Ja bym powiedział tak. Jak możesz się bać? To brzmi z taką pretensją. Kim jesteś ty, człowieku, że wciąż się boisz? Tutaj jest napisane, że boisz się człowieka śmiertelnego. Ale wstawmy sobie w to miejsce cokolwiek. Wstawmy sobie w to miejsce, gdzie pisze człowieka śmiertelnego, wstawmy sobie problem, z którym my mamy do czynienia. Wstawmy sobie tam swoją chorobę, swój problem finansowy, swój problem rodzinny, cokolwiek to jest, co dla nas jest problemem. Wstaw sobie w to miejsce i przeczytaj to w ten sposób. Kim jesteś ty? Albo jak możesz, człowieku, bać się ciągle tego swojego problemu, a zapomniałeś swojego Boga, Stworzyciela. Tu jest problem, że zapominamy Boga naszego, wszechmogącego Boga i tą obietnicę, którą nam daje, że jestem z tobą. Werset 16, może 15. 15 werset opisuje Bożą potęgę. Ja, Pan, jestem twoim Bogiem.
Ja wzbudzam morze, także szumią jego fale. Pan zastępów to jego imię. Pan zastępów, wojownik. O, jak bezpiecznie można się czuć w jego ręku. Śpiewaliśmy na początek tą pieśń, że bezpiecznie się czuję, gdy o jego ramię oprę się. Bać nie muszę się, gdy o jego ramię oprę się. A 16 werset na początku mówi tak. I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki. Jakaż niesamowita obietnica dla każdego, kto się boi. Jakaż niesamowita obietnica. Bóg Wszechmogący osłania nas swoją ręką. Wiecie, i wydaje się to takie proste. Tylko zaufać. Ale ja wiem, że każdy, kto naprawdę przeżywa problem, to tak do końca wcale nie jest takie proste. I ja dziś wcale nie chcę nikomu z was powiedzieć, że ty to musisz zrobić. W tym znaczeniu weź się w garść i to rób. Nie mówię, wszystko jest w twoich rękach, ale chcę powiedzieć, współdziałaj. Ale chcę powiedzieć, współdziałaj z Duchem Świętym. W twoich rękach jest decyzja, że tak chcesz zrobić, a On ci pomoże. Czy kiedy się głęboko zastanawiałem właśnie nad tym pytaniem jak, kiedy analizowałem tą pierwszy rozdział Księgi Jozłego, gdzie raz po raz nie bój się, nie bój się, nie bój się, bądź mocny, bądź mężny, stawiałem Bogu pytanie, no dobrze, ale jak? I wtedy Bóg przyszedł mi z odpowiedzią, posyłając do mnie słowo. Słowo z listu do Rzymian, a później to samo z listu do Tymoteusza. Z listu do Rzymian 8:15, które brzmi: wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni czy strachowi, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Moi drodzy, to jest niesamowite. To jest nam darowane. To jest nasze dziedzictwo. Nasze dziedzictwo w Bogu, duch synostwa. Jesteśmy Jego dziećmi. Możemy do Niego mówić Abba. Duch Święty nas w tym wspiera. To Abba, tłumaczone jako ojciec, tak naprawdę idzie dalej, idzie głębiej w relacje. Ja wiem, że nie każdy to lubi, kiedy mówi się tatusiu. Ale to nie jest moja interpretacja. To jest po prostu słownik. W języku oryginalnym Abba tak po prostu brzmi. A to niesie z sobą ogromny ładunek emocjonalny. Tatusiu, to jest coś tak bliskiego, przepełnionego zaufaniem, przepełnionego miłością. Apostoł Jan mówi, że w miłości nie ma bojaźni. Doskonała miłość usuwa strach. I to drugie słowo, które mówi praktycznie to samo, to 2 Tymoteusz 1,7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości. Kochani, chciałbym do siebie samego i do każdego z nas zaapelować, ale nie w taki pusty sposób, nie bój się, ale w sposób oparty na Bożym Słowie, nie bój się, bo Pan jest z nami. Bo Pan jest z nami. Czy to dotyczy naszego, nie wiem, wyzwań, które są przed nami, pracy do wykonania przez Nim, czy ciężaru, które niesiemy, czy czegoś, co boimy się w przyszłości. Pan Bóg dziś nam mówi, nie bój się. Uchwyć się mnie przez Ducha Świętego, który nas wspiera. I tego życzę i sobie, i każdemu z nas. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.